W imieniu pana Jacques'a Menie ogłaszam Dębice, fabryka jest otwarta. Dziękuję bardzo. Na początku listopada ubiegłego roku wmurowano kamień węgielny. Dzisiaj w tym miejscu stoi już potężny zakład. W Zawadzie otwarto fabrykę firmy Hutchison Poland. Koszt budowy to około 160 milionów złotych. Docelowo po uruchomieniu pełnej produkcji powstanie około 1000 nowych miejsc pracy. Teraz zatrudnienie znajdzie około 160 osób, które odbyły 6-miesięczne przeszkolenie w Łodzi. Szkolenie, wiadomo, trwało pół roku ponad. Już praca od początku. Na maszynach. Pracownicy, którzy już tam pracowali, po prostu nam wszystko wyjaśniali, pokazywali, jak to ma wyglądać, jak wygląda cały cykl produkcyjny. Z początku to tak różnie, bo to wiadomo, coś nowego, całkiem inne zajęcie niż człowiek się spodziewał, że będzie robił w życiu, ale nie narzekałam. To jest moja pierwsza praca tutaj w Polsce, ale ogólnie w porządku, wszystko super. W Zawadzie wybudowany został nowoczesny zakład zajmujący ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych. W 2018 roku jego powierzchnia zwiększy się do 21 tysięcy metrów kwadratowych. Będą tu wytwarzane uszczelki przemysłowe do samochodów. Za mną stoją w tej chwili 4 pierwsze prasy. Do końca tego miesiąca przyjedzie tych maszyn kolejnych 25 i parę trochę mniejszych maszyn. 3 duże linie produkcyjne zaczynają tutaj zjeżdżać od września. Do końca roku ta fabryka będzie tętniła życiem i będzie produkowała części do samochodów, które stoją za panami tutaj. Proces rekrutacyjny zaczęliśmy w listopadzie zeszłego roku. Jestem bardzo szczęśliwy, że ci ludzie zdecydowali się poświęcić swoje życie rodzinne i zdecydowali się, mówiąc kolokwialnie, pojechać za pracą do Łodzi. Zdecydowali się odbyć długi trening 6-miesięczny w Łodzi i dzisiaj wracają jako w pełni wykwalifikowani pracownicy. Produkcja odbywać się będzie wyłącznie na eksport. Główni klienci to Peugeot i Volvo. Długa historia dla Hutchisona w Polsce, 20 lat. Zaczynaliśmy kupując firma włoska Mazer w Bielsku-Białej i potem rozwijaliśmy się w Łodzi i w Żywcu. Dębice to już 7. Fabryka w Polsce. W skali światowej dla Hutchisona Polska w tym roku będzie numer 1, jeśli chodzi o ilość produktów wykonanych w Polsce i pracowników. Budowa nowego zakładu to nie tylko miejsca pracy, ale szansa dla gospodarczego rozwoju gminy, powiatu i całego województwa podkarpackiego. Firma wyraziła chęć nawiązania współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi z powiatu dębickiego. Przyszli pracownicy mają się kształcić w klasach patronackich. Młodzież będzie miała możliwość nauki zawodu przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i płatnych praktyk. My w tym roku tylko zainwestowaliśmy około 7 milionów w doposażenie i w remonty szkół. Pokazaliśmy to firmie Hutchison, jak to teraz wygląda. Mamy drukarki 3D, mamy najnowocześniejszy sprzęt w technikach, bardzo im się spodobało, są chętni do zainwestowania w nasze szkoły. My wprowadzimy pewne innowacje, które będą szkolić pracowników, typowo między innymi pod ich potrzeby, także już nie musi to iść od pierwszej klasy, może to już iść druga, trzecia klasa i w przyszłym roku myślę, że będziemy już pierwszych absolwentów mieli, którzy w ciągu roku będą mieli praktyki w zakładzie tu w Dębicy w Hutchisonie. Pracownicy Hutchisona, którzy mają doświadczenie, wykładali na różnych uczelniach w Polsce, między innymi na Politechnice Łódzkiej, będą również te zajęcia w naszych szkołach prowadzić, więc to będzie i praktyka, i wiedza. Przede wszystkim nam zależy, żeby ten rozruch był jak najszybszy, żeby były wyniki, a przede wszystkim, żeby ludzie tu spełniali swoje marzenia. Może to są duże słowa, ale dużo wiąże nadzieję, bo po pierwsze to jest na miejscu, po pierwsze jest to wielkie konsorcjum światowe i żeby tu były zarówno dobre warunki pracy i bezpieczeństwo, a tego typu konsorcja dbają, bo ja odwiedziłem właśnie podobny zakład w Łodzi. Reżim jest na bardzo wysokim poziomie. Ze strony polskiego rządu dostrzegamy, że branża motoryzacyjna ma ogromny potencjał. Dlatego rozwój tego sektora gospodarki zajmuje ważne miejsce w rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Sektor motoryzacyjny wpisuje się w 2 spośród 5 filarów rozwoju polskiej gospodarki. Mam tutaj na myśli reindustrializację i rozwój innowacyjnych firm.
firm. Planowane jest również podjęcie rozmów na temat szkolenia studentów z Politechniką i Uniwersytetem Rzeszowskim. Na naszej uczelni, tak jak żeśmy rozmawiali z przedstawicielami tej firmy, chcemy przy okazji kierunku inżynieria materiałowa, być może mechatronika, być może jeszcze innych kierunkach, będą powstawać specjalności, które będą jak gdyby dedykowane do podniesienia kwalifikacji i zapotrzebowaniu właśnie tej firmy, firmy Hutchison, która w dużej mierze oparta jest na przemyśle chemicznym. Gdyby tego typu firmy w naszym regionie powstały 5, 8, 12 lat temu, to myślę, że nie byłoby tego olbrzymiego eksodusu, jaki następował w minionych latach, zwłaszcza młodych ludzi, zwłaszcza wykształconych ludzi. Hutchison to lider w branży samochodowej, przemysłowej i lotniczej. Swoje fabryki posiada w Europie, obu Amerykach oraz na Dalekim Wschodzie. Na całym świecie zatrudnia około 45 tysięcy pracowników. Osoby chętne do pracy w zawodzie nadal są poszukiwane. Wystarczy się zgłosić do działu personalnego firmy.